Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Kolejny odcinek cyklu kursu sensorycznego. Dzisiaj chciałbym już przejść do jakby wstępnego pokazania, jak degustujemy piwo, żeby ocenić aromat. Natomiast tutaj nasuwa się kilka takich rzeczy teoretycznych, które by trzeba wyjaśnić. Po pierwsze, w polskim języku mamy, czy na polskim arkuszu mamy określenie aromat i smak. I tutaj jest o tyle sprawa niejasna, że jeżeli byśmy podeszli do sprawy smaku bardzo jakby purystycznie, czy bardzo tak jakby definicję smaku potraktowali, to się okaże, że w zasadzie smak powinniśmy ograniczyć tylko do tak zwanych smaków podstawowych, czyli do, znamy 5 smaków, mówi się, że niedługo prawdopodobnie dopisze się 6. Więc mamy smaki słodki, słony, kwaśny, gorzki. To są te, o których wszyscy wiedzą. Jest jeszcze smak umami, czyli smak glutaminianu sodowego. To jest smak, który kojarzy się ze smakiem białka, ze smakiem mięsa. Znaczy niekoniecznie to jest smak mięsa, ale to jest takie uczucie czegoś takiego konkretnego, tak? To jest, sporo tego jest w pomidorach, tego umami smaku. W piwie w zasadzie nie występuje, bo umami powstał, znaczy wydzielono go jakby ze słonego smaku. No i czyli w piwie nas tak naprawdę interesują te 4 smaki. No i teraz tak, jeżeli byśmy przyjęli, że smaki są tylko 4, no to co? Pijemy jakieś piwo, mówimy, no słodkość na poziomie tam średnim, słodycz, goryczka na poziomie jakimś tam, lekko kwaśne i to jest koniec o smaku. Natomiast przecież czujemy w smaku, no to tak jakby mówić, że jemy sobie jakąś tam kiełbasę i mówimy tylko, że jest słona i jest i tyle, tak? Bo co ciekawe, ostry smak to nie jest smak, to jest odczucie bólu. I teraz te organizacje, czy te formularze przygotowane czy przez BJCP, czy przez PSPD, one próbują to wszystko jakby rozłożyć na czynniki pierwsze. Czyli tak naprawdę degustację piwa, już odrzućmy ten wygląd, który już mamy załatwiony. W BJCP jest określany aroma, flavor, mouthfeel i tyle. W PSPD mamy aromat, smak, odczucie w ustach i goryczkę. I teraz tak. Po angielsku, czy według BJCP, nie mamy smaku, tak jak po polsku, tylko mamy flavor. Flavor to jest smak, ale nie w sensie smak podstawowy, bo smak podstawowy to będzie taste. Bitter sweet to jest taste. Natomiast flavor to jest na przykład banana flavor albo apricot flavor, czyli smak bananowy, smak morelowy. I tutaj tak naprawdę jest ułomność trochę języka polskiego, ale pomimo jakby tego, że jesteśmy przyzwyczajeni, że smak to jest, znaczy czy chcielibyśmy jako smak postrzegać tylko słodki, gorzki, słony, kwaśny, no to właśnie naturalne jest dla nas, że piwo ma smak bananowy, czy piwo ma smak chmielowy, mimo że tak naprawdę to jest smak jakiś tam połączony z aromatem bananowym, czy chmielowym. I ja mam bardzo proste rozgraniczenie tego, co jest aromatem, co jest smakiem. Po prostu to, co czuję wąchając piwo, to uznaję za aromat. Natomiast to, co czuję, kiedy przełykam piwo, to uznaję za smak. Mimo, że to nadal jest aromat. No i przejdźmy może do jakby ćwiczeń praktycznych. I do tego aromatu właśnie. Jak powinno się oceniać aromat? Tak jak już mówiłem przy nalewaniu, przy odcinku o tym, jak powinno się nalewać. Do sniftera
czy do jakiegoś takiego szkła, które ma zwężone tutaj ten wylot. Nalewamy piwo tak, żeby ono, żeby pozostało ileś piw, przestrzeni wolnej, tak żeby te aromaty mogły się kumulować. I teraz tak, jeżeli degustujemy w domu, warto wcześniej pomąchać szyjkę butelki. To ona niesie bardzo dużo informacji. Dlaczego? Dlatego, że tutaj ta szyjka działa właśnie jako ten taki koncentrator tych aromatów. Tutaj piwo się wzburzyło, napowietrzyło, zaczyna oddawać aromat i te aromaty się kumulują nam do tej szyjki. Dlatego wąchanie butelki jest jak najbardziej wskazane. Na konkursach tego oczywiście nie robimy, bo zwykle nie widzimy w ogóle butelki. No i dostajemy piwo na konkursie czy w jakiejś degustacji. I teraz tak, takie już techniki degustacyjne. Jak to robimy? Jedna szkoła jest taka, że powoli zbliżamy szklankę do nosa. Ja osobiście jestem zwolennikiem trochę innej techniki, czyli takiej, że przesuwamy szklankę przed nosem. Wtedy jesteśmy w stanie wyłapać te bardziej ulotne nuty. Szczególnie w jasnych piwach, na przykład nuty siarkowe. One się bardzo fajnie, kiedy po prostu przesuwamy tą szklankę przed nosem, wtedy najlepiej te nuty można wyczuć. Następnie, ważna uwaga, nie bełtamy szkłem na razie. Nie bełtamy piwem. Cały czas postępujemy z piwem delikatnie. Czyli tak, delikatnie, powoli. Zapamiętujemy, ewentualnie robimy jakieś notatki, co tam wyczuliśmy. Co jest ważne? Ważne jest to, że pewne aromaty, do pewnych aromatów nos się bardzo szybko przyzwyczaja. I właśnie do tych aromatów należą nuty, te aromaty siarkowe. Czyli wszystkie rzeczy, wszystkie związki, które mają w sobie siarkę, one, do nich będziemy się stosunkowo szybko adaptowali. I dosyć szybko przestaniemy je wyczuwać. O tym, które związki zawierają siarkę, to później, w następnych odcinkach, ale no tutaj tak szybko, no to są te, siarka może się objawiać na kilka sposobów, albo na taki sposób zapałczany, to jest taka czysta siarka jakby, może być siarkowodór, czyli taki zgniłe jaja kanał, może być DMS, czyli gotowana kukurydza, jakieś tam gotowane warzywa, to jest też właśnie siarkowy związek. Następnie, po tym jak już żeśmy sobie poprzesuwali, bierzemy i zanurzamy, zbliżamy nos i wkładamy nos do szklanki, do pokala, do sniftera, w czym to nam degustujemy. Wkładamy nos i wciągamy głęboko takie po prostu, jakby to powiedzieć, hausty tego aromatu. No i próbujemy sobie w głowie opisać, co czujemy, tak? Przypasować to do czegoś, rozbić to na czynniki pierwsze, jakie to są składowe, co czuję. Następnie, jak już włożymy ten nos, sobie już opiszemy ten aromat, to ja proponuję trochę odejść od aromatu i wziąć pierwszy łyk. Dlaczego? Zaraz powiem dlaczego. Pierwszy łyk, jak przełykamy, automatycznie pojawia nam się wąchanie retronosowe, czyli do nosa trafia aromat, ale od tyłu. I mówię, ja już to opisywał jako smak, ale to nie ma wielkiego znaczenia, bo to też jest aromat. Tutaj jest taka technika, która właśnie typowo podkreśla wąchanie retronosowe. To jest przełykanie z zatkanym nosem. Teoretycznie przełykanie z zatkanym nosem ma akcentować głównie smak, ale robimy coś takiego. Zatykamy nos, bierzemy łyk i teraz. Czyli jak weźmiemy ten łyk, mamy odcięty nos częściowo wtedy czujemy głównie smak. Czyli możemy poczuć, czy piwo jest gorzkie, słodkie, słone i tak dalej. Natomiast jeżeli w momencie puszczania nosa przełkniemy, to dostajemy cały wielki aromat, taki jakby niuch tego aromatu do nosa od środka. I to
pokazuje, bardzo dobrze można wyczuć wtedy aromaty, których tak o nie jesteśmy w stanie wyczuć. Natomiast robimy coś takiego, może by było widać. Przełykamy i puszczamy nos. Wtedy właśnie tak jakby włącza się ssanie, tak? Bo w momencie, kiedy nos jest zatkany, to te aromaty jakby, te aromaty, no, one nie wchodzą do nosa. Natomiast jak tutaj puszczamy ten nos, to następuje jakby taki cuk jakby i on zaciąga ten aromat do nosa głęboko. Także o wiele mocniej czujemy ten aromat niż wąchając naturalnie. I dopiero po tych paru pierwszych łykach, po opisaniu wrażeń odnośnie aromatu, odnośnie smaku już nawet, możemy przystąpić do bełtania szkłem. Teraz tak, na początku delikatnie poruszamy i wąchamy. Drugi sposób jest taki, zakrywamy ręką, bełtamy. Może być trochę dłużej. I teraz po co zakrywamy? Po to, że tutaj te aromaty nam się kumulują, nie uciekają. Odkrywamy. Wkładamy nos do tego, tak jak wtedy, bo to jest też dobre o tyle, że jak wkładamy ten nos, to zwykle no, całą twarzą blokujemy uciekanie tych aromatów. One po prostu muszą iść do nosa. Ściągamy głęboko i analizujemy. Analizujemy te aromaty, które czujemy. Co jest ważne? Ważne jest to, że im więcej bełtamy, tym bardziej piwo się natlenia na powietrza. I szczególnie na konkursach to jest zauważalne, że piwa, które na przykład w czasie eliminacji nie jesteśmy pewni, czy ono się nadaje do tego, żeby przeszło do finału, czy się nie nadaje, czy je odrzucić, czy go nie odrzucić. No powiedzmy, zostawiamy sobie piwo, żeby zostawić je na później. Będziemy decydować porównując z następną partią, bo w czasie eliminacji dostajemy piwa po 7. Po 7, czy po 5, czy po 10, no różnie tam bywa. Ale preferowany jest po 7. Z tych 7 na przykład wiemy, że może przejść 3 piwa, no ale uważamy, że jedno jest tylko super, reszta jest przeciętna. Więc zostawiamy sobie na przykład 3 czy 4 piwa, żeby porównać z następnymi tymi szarżami. No i okazuje się, że te piwa wcześniejsze, które były już wiele razy mieszane, które już się ogrzały, które już sporo się natleniły, zaczynają dostawać bardzo szybko aromatów właśnie kartonowych, papierowych. I ja to akurat uznaję za zaletę tej techniki, bo jeżeli się okazuje, że piwo, które jest takie wymęczone, jest lepsze niż to, które przychodzi świeże, to znaczy, że to właśnie to powinno być w finale, a nie to, które dostaliśmy teraz. Troszkę jeszcze o aromatach. Ja jestem zwolennikiem podziału aromatów na źródło pochodzenia, czyli możemy podzielić na aromaty pochodzące od słodu, pochodzące od chmielu, pochodzące od drożdży, czy szerzej od fermentacji. Można jeszcze wydzielić aromaty pochodzące od wody, choć one zwykle są skorelowane z pozostałymi. Czyli generalnie można powiedzieć, że aromaty pochodzące od surowców poszczególnych. No i oczywiście wady, czy też bo jeżeli mamy zakażenie piwa, to ono nie pochodzi, niekoniecznie musi pochodzić od drożdży, czyli można powiedzieć, że może pochodzące od procesu, czyli od fermentacji, czy od jakichś wad, błędów w fermentacji. W literaturze, czy może w jakichś na szkoleniach, na różnych artykułach spotkałem się z takim dosyć ciekawym podziałem malowniczym, ale moim zdaniem mało przydatnym, czyli na pogrupowanie aromatów na pewne, ze względu na pewne kolory. No i w tej właśnie klasyfikacji wyróżnia się 4 kolory. Aromaty zielone, aromaty żółte, aromaty czerwone i aromaty brązowe. Aromaty zielone to są głównie pochodzące od chmielu. No i to są aromaty właśnie jakiejś trawy skoszonej, ziołowe, tytoniowe,
troszkę żywiczne, troszkę też cytrusów, ale takich bardziej cytryn, limonek niż pomarańczy. Potem mamy żółte, czyli aromaty owoców, bananów, brzoskwiń, moreli. Co tam jeszcze? Może tu już chyba wchodzi słód pilzneński, czyli to jest żółty aromat. Potem mamy czerwone, czyli czerwone owoce, takie jak, nie wiem, truskawki, maliny, jabłka dojrzałe. Co tam jeszcze może być? Chyba karmel, tofi. No i brązowe to już będzie, to już będą właśnie melanoidyny, te palone aromaty, kawowe, czekoladowe. Tylko mówię, taki podział nam niewiele mówi, bo ten żółty aromat może być zarówno od drożdży, czyli, znaczy głównie, akurat żółte są głównie od drożdży, bo i banan jest owocem fermentacji, i brzoskwiniowe aromaty takie estrowe są od fermentacji. No ale jeżeli będziemy mieli na przykład żółty aromat mango, no to jest typowy aromat od chmielu. Owoce tropikalne, typowy aromat od chmielu. Więc słód pilzneński, żółty, no wydaje się też typowym aromatem, znaczy no nie typowym, wydaje się aromatem od słodu, czyli nie mamy tutaj jakiejś części wspólnej. No zielone, można powiedzieć, że zielone w zasadzie pochodzą tylko od chmielu, ale jeżeli na przykład przyjmiemy, że zielone jabłko, czyli aldehyd octowy, no też damy do tej grupy, no to to jest akurat pochodzący od fermentacji, od drożdży. Więc ten podział wydaje mi się może malowniczy, ale mało praktyczny. Więc ja bym pozostał przy pochodzeniu tych aromatów od poszczególnych surowców, ewentualnie od poszczególnych procesów. I tak w następnych częściach będę starał się o tym opowiedzieć, o tych grupach aromatów, o wadach, o tym, co jest wadą, a co nie jest wadą, albo dlaczego ten sam związek w jednym stylu piwa będzie wadą, w innym nie będzie wadą, będzie zaletą wręcz. Tak więc o tym będzie może nie w następnym odcinku, bo w następnym chciałbym się skupić na tym smaku właśnie. Potem na właśnie tym, jak oceniamy goryczkę i odczucie w ustach, tak zwany mouthfeel. No i potem przejdę już do konkretnych opisu konkretnych aromatów, do konkretnych wad. Postaram się jakoś sensownie pogrupować, bo chyba osobno bym musiał opisać wady, osobno bym musiał opisać aromaty takie, no nie wiem, neutralne czy pożądane. Jeszcze pomyślę nad tym, jak to zrobić. Tak więc nie bełtamy na początku. Najpierw przesuwamy przed nosem powoli. Staramy się jak najwięcej wychwycić tych aromatów. Potem tutaj mamy te aromaty najbardziej lotne. Tego nie powiedziałem. Potem wąchamy, wkładamy nos głęboko. Dopiero po spróbowaniu paru łyków bierzemy się za mieszanie. I od czasu do czasu, jeżeli albo mamy jakieś wątpliwości, albo szczególnie chcemy się skupić na niuansach, możemy sobie zastosować wąchanie retronosowe, czyli no i to by było wszystko, jeżeli chodzi o techniki. Natomiast oczywiście kluczowa tak naprawdę jest interpretacja tego, co czujemy i nazywanie tego, co czujemy. Znaczy najpierw najtrudniejsze jest to, żeby nauczyć się nazywać to, co się czuje. Potem jak już się nauczy nazywać, interpretować, czyli na przykład czuję brzoskwinie. Co to znaczy, od czego to pochodzi? Czy to jest od fermentacji, czy to jest od chmielu, czy to jest od słodu, czy to jest od czego? No i ostatnie już dla sędziego to jest wytłumaczenie, czy tam danie wskazówek dla zgłaszającego, dla piwowara, co, jeżeli to jest wada, z czego ona może wynikać. No to tyle w temacie aromatu. To jest w zasadzie, mówi się, z tym aromatem to jest śmieszna sprawa. Jak zaczynałem degustować piwa i oceniałem piwa w Artomacie na Browar Bis,
to uważałem, że to jest w ogóle jakiś bezsens, że piwa mają tyle, że w ocenie piwa tak duże znaczenie ma aromat. Dla wyjaśnienia, w PSPD na 50 punktów 12 jest za aromat, czyli ponad 1/4, tak? Dobrze mówię? Prawie 1/4. No i co się okazało? Okazuje się, że po pierwsze, na początku naszej przygody degustacyjnej my jako degustatorzy mniej czujemy, mniej potrafimy nazwać tych aromatów. Często pijemy za zimne piwo, ale z drugiej strony też te piwa najszerzej dostępne, możemy je sobie tu nazywać wysoko odfermentowanym lagerem, koncernówkami i tak dalej, one po prostu bardzo słabo pachną. Dopiero jak dojdziemy do piw takich jak wędzony porter, jak India Pale Ale, jak belgijskie piwa, nagle się okazuje, że piwo może mieć całą ferię aromatów, całe bogactwo, cały koktajl, który tak naprawdę nie dziwi już, że za aromat przyznajemy tak wiele punktów. Tak więc wasze zdrowie i zachęcam do popróbowania sobie, powkładania nosa, pozatykania nosa. A w następnym odcinku zajmę się smakiem. Smakiem, tym co wyczuwamy w smaku i myślę, że chyba od razu też odczuciem w ustach i goryczką, bo to są tematy bardzo pokrewne. W zasadzie w BJCP na przykład goryczka jest w smaku oceniana, no bo jako smak, tak, jest smak słodki, słony, kwaśny i gorzki. Czyli jeżeli wszystkie tamte są oceniane w smaku, no to goryczka też. PSPD to wyodrębniono, żeby podkreślić rolę tej goryczki. I to się nawet, powiem szczerze, spodobało za oceanem, bo Stan Hieronimus, który jest sędzią BJCP, jak sędziował na tym naszym arkuszu, to mu się to tak spodobało, że aż opisał to na swoim blogu. Tak więc jeszcze raz wasze zdrowie i do następnego. Do zobaczenia, a następny odcinek za jakiś czas, pewnie za jakiś tydzień, może trochę dłużej.